Hej, moi drodzy, witam was serdecznie z tej strony. Czyli witam was w kolejnym odcinku z Moonlighter. Kochani, właśnie zakończyliśmy handel. Wychodzimy sobie i idziemy ulepszyć naszą broń. Naszą brońkę. Będzie to już w sumie chyba ostatni upgrade. 512 tysięcy. I maksik. Mamy super piąstki. Przydałoby się jeszcze jakiś łuk zrobić. To by było spoko. Zobaczymy, ile kosztuje ulepszenie. Zaklinanie. To już jest ostatnia broń, więc luz. 128 tysięcy. Damy radę to ulepszyć na maksa. I pyk. Nasze DPS-y w tej chwili to prawie 500. Kurka, wódka. Pięknie. Teraz to będziemy nawalać ich, jak będziemy chcieli. Totalnie. Fajnie, miło i przyjemnie. Tylko, no, teraz musimy się skupić na handlu. Totalnie na handlu. Bo znów mamy kasy bardzo mało. To sobie tutaj może do tej skrzynki to kładźmy. Nie potrzebuję tyle potek w tej chwili. Dobra. Idziemy oczywiście standardowo do dungeonu. Będziemy wytestować, jak będziemy teraz ich ciorać po twarzach. Jestem bardzo ciekaw, jak to będzie wyglądać. Czy naprawdę te DPS-y będą aż tak zauważalne, czy nie? Ciekawe. No i jesteśmy. Znów loch technologiczny numer jeden. Gdyby się robił jeszcze bardziej uważny, to było jeszcze lepiej. Dobra. Dwa hity oczywiście już poszły. Standardówka. Ale naprawdę niektóre moby są tutaj tak przerąbane. Zapomniałem, że on wybucha. Ej, czemu ty nie umarłeś? Dobra, ten kapucyn wybucha. Trzeba to sobie zapamiętać raz, a dobrze. Kto to wymyślił? Co za chory pojeb? Kto za chory pojeb to wymyślił? Cwane, nie powiem, że nie. Ale i wredne. I bardzo wredne. Zarybiki, jakieś drony? Kurde, co to jest? I sobie tutaj lata po podłodze. Czy ja coś tu widziałem? Tak. A czym ty jesteś? Wejdź. Cóż to jest? Loch podróżnika. The fuck? To jest właśnie DLC, kochani. Ho! Oh. Nice. Co tu możemy zdobyć? Nie wiem. Nie wiem, co tu możemy zdobyć. Loch podróżnika. Widzę, że są typowe w sumie rzeczy. No, oczywiście spadłem. No nie widzę, żeby to się różniło. Zwykły loch elektryczny. Oczywiście, jeszcze się muszę zabić. Co to jest? Nie, no buta z organem to jest wszystko standard. To jest wszystko standardowe. To jest wszystko standardowe, co było. Co się dzieje? Co to jest? Miecz zarodników. Dziwna broń, odblokowane osiągnięcie. Co to jest? 3,5 tysiąca?
Krótki miecz, który po transformacji nabiera trujących właściwości. Każdy atak wyrzuca dwa zarodniki zatruwające atakującego przeciwnika. What the fuck? Co to jest? Dziwne. Po wyjściu z lochu znika. No to ma 3500 DPS-a, to nie jest mało. To nie jest mało. Ooo! Tego nie było w opisie. Chyba. Atakującego przeciwnika. No właśnie. Trujące właściwości. No oczywiście, kurwa, musiałem. Wytestowałem się. Wytestowałeś się, Shiro? Wytestowałeś się? Bardzo dobrze się wytestowałeś. Boże. Shiro, ty gamoniu. Wytestowałeś się? Mam nadzieję. Bo straciłeś nawet miecz. Dobrze, że nie wziąłeś, kurwa, za tą rękę, no. Boś się zirytował, człowieku. Po co ci to było? Po co ci to było? To DLC jest słabe, chyba. Nie wiem, co o nim myśleć, wiecie? Naprawdę nie wiem, co o tym DLC myśleć. Niby mamy tu jakieś te dimensiony i tak dalej, ale... Co to daje? Głupie moby. Tylko to daje. Jakby nie można atakować jeszcze, wow. Czemu jego nie można atakować jak on tu jest? Przepraszam bardzo, bo nie rozumiem tego. Naprawdę nie rozumiem. Ulepszone drewno, świetnie. Dobra, to DLC naprawdę jest chyba słabe. Wolframu przynajmniej. Nie znikaj, nie znikaj, nie znikaj. O, no tak, jeszcze dostałem. Jeszcze dostałem. Jezu, tu jest za dużo rzeczy, które są zaklęte, czy przeklęte. Za dużo. No teraz go bez straty HP zrobiliśmy w ogóle. Rękawice złodzieja. Co to daje? Rękawice uznane wśród wszystkich złodziei. Po transformacji pozwalają na zmuszenie przeciwników do upuszczenia przedmiotów w zamian za zdrowie. What? What? Siedem HP zabiera. Aż sobie sprawdzę, to naprawdę. Jestem ciekaw. Jakie to miało DPS-y? 402. Gorsze niż nasze. Gorsze niż nasze. No zmusza, no zmusza, to prawda. Ale to nie jest wcale dobre. Naprawdę to nie jest nawet... Nawet w porządku nie jest. Jest do dupy. To jest do dupy. Nie podoba mi się to. Niby fajnie, że te broni i tak dalej, no ale... Zabierając zdrowie, atakować? To bez sensu. To mi się wydaje bez sensu. Dobra, to czytaliśmy już.
To już czytaliśmy. Kabelki. I bosik. Halo, co tu się dzieje? To już jest drugi loch? Ej. Kurde, czekajcie. Tak, to już jest drugi loch. No i muszę spierdzielać, no niestety, no nie. Nie wiem. Czemu ja miałem tylko 500 HP? Czemu ja miałem tylko 500 HP? Przecież ja mam standardowo 700. Przecież ja mam standardowo 700 HP. Czemu ja mam tylko 500 HP? Czemu ja mam tylko 500 HP? Halo, co tu się kurde dzieje? No zobaczcie, nie działają mi w ogóle. O, teraz mi zadziałały. Okej. Okay. Czyli po prostu złapaliśmy buga. Świetnie. Przyjemnie bardzo. Bardzo kurde przyjemnie. Oj. Nie no, dobra, to DLC jest naprawdę słabe. Powiem wam osobiście, nie wiem czy to DLC się w ogóle nadaje do zakupu. Nic nie daje oprócz tego, że mamy dymensjony. Nic. Nie wiem, czy to po prostu nie dla mnie DLC? Może za mało jeszcze przegrałem. W sumie ile? Dopiero dwa razy chyba je trafiliśmy. To nie jest dużo. To nie jest dużo. Które przedmioty my potrzebowaliśmy? Stripsów i... I chyba Wolframu? Czyżby? Chyba tak. Tam był Wolfram do zbierania. To możemy sobie z automatu już wynieść. Lampa elektronowa. Ile ona może kosztować? Lampa elektronowa. Gdzie ty jesteś? Tu jesteś. 7200. Damy za 700... 7500. Zobaczymy. 7500. A nawet 90, to co mi tam. Co najwyżej nie kupią. Mała strata dla mnie. To możemy już śmiało dać. Dobra, ten wood. Wood. 5665. No sporo kosztuje, tylko jest bardzo rzadkie. 5655. Dobra, idziemy spać. I zaraz sobie zbieramy sklep i może już sobie jakieś ulepszenie zrobimy? Co wy na to? Potrzebujemy teraz kasy, 200 chyba parę tysięcy. Za sam zakup jednej zbrojki, to jest dużo. To jest dużo. W ogóle jest 20 luty tutaj. Nieudane. Dwa nieudane. Ej, przecież to zaliczyliśmy. Ej, przecież to zaliczyliśmy, halo. To nie, to faktycznie nieudane, ale to? To zaliczyliśmy. Tam są w państwie. No chodź, kupuj. 924, no za dużo nie dostaliśmy za to. No, wynocha.
Tam oczywiście mnie spróbował okraść, moim zdaniem. O kurde, nie ufam. Złodziejaszkowi. Tutaj popka widzę, że do nas z Lola przyszła z tym młotem. Siema, Popi. Popi na sterydach. Popi na sterydach. O, też sprzedamy. No nie, jednak nie był złodziejem tym razem. Tym razem nie był złodziejem, ale to i tak trzeba uważać. W ogóle zobaczcie, jakie życie byłoby łatwiejsze, jakby na przykład złodziejom, nie wiem, ucinali ucho. Już wtedy było wiadomo, że człowiek ma do czynienia ze złodziejem. Nawet jeżeli już by nie kradł, to jednak zawsze będzie ta świadomość, że kiedyś to zrobił. W sumie to nie byłoby głupie. Dobra, to sprzedajemy. Jeszcze jeden przedmiot został, ale i tak nas chyba nie będzie stać jednak na... Na to ulepszenie. Dobra, zamykamy ten pierdolnik. Mało zarobiliśmy tym razem. Jakoś nam nie poszło to. Jakoś nam to nie poszło. Poczekajcie, ile to był za enchant? Enchant przedmiotu na max level, a nie, 192 tysiące. Mamy 232, ale... Też tak średnio. 70. Nie, 360. Też 360. A dawaj, stary. Upgrade'uj mnie. Tysiąc HP'ków. Tylko nam sporo spadło armorka, więc teraz mogą nas ryć jak normalnie. Uff. Z 28 tysięcy nie stać nas. Tego się właśnie obawiałem. Tego się właśnie obawiałem. O, Popi, siema. Siema, Popi. Ty złodziej. Ty złodziej. Najgorsze jest to, że chyba nas teraz nie będzie stać nawet na powrót. Więc wchodzimy sobie na szybko. Wiecie, jakoś nie będziemy rozczulać tutaj. Z jeden poziom zrobimy, wracamy i tyle. Wyklirujmy wszystko na pierwszym poziomie. Nie mam nawet potek. Nie mam nawet potek. No, oczywiście. No kurwa, w którą ty stronę, typie, skaczesz, no. Nie mam ciebie siły dzisiaj już. Za długo, za długo. Za długo ewidentnie. Mi zaczyna irytować. Już mnie zaczyna irytować powoli, ale to właśnie dlatego, że za długo już. Ops. Dobra, siadło. On tworzy! On tworzy! Nie! No jak? Jezu, co za tłumok? Co za tłumok? No to sterowanie naprawdę ma ciężkie. Ten pomarańczowy stwór wciąż kręci się wokół strażników. Coś musi go do nich przyciągać. Gdybym miał się założyć, czego wolałbym uniknąć, biorąc pod uwagę, że ostatnio siłą musieli mnie wyciągać z kasyna i straciłem w nim wszystkie łupy, które zdobyłem w lochach, nie wspominając już o mojej szczęśliwej kaczuszce. O czym to ja? Gdybym miał się założyć, powiedziałbym, że ci strażnicy są w jakiś sposób powiązani z piątymi drzwiami, które znajdują się w pobliżu linii Oki. To dość oczywiste. Czterech strażników. Cztery dziwne kształty na drzwiach. Nie trzeba być geniuszem matematycznym. Może ten pomarańczowy stwór wie coś więcej. Wygląda na to, że jest świadom moich odkryć. Wkrótce się okaże.
Uhuhu. Pomarańczowy stwór. Ani razu go jeszcze nie widziałem. O, tam coś widziałem jeszcze, dobra. Tu jesteś. Łuk! I to chyba nawet lepszy. Żołnierski łuk. Zarąbiście. Tylko nie jest Ginter Shira. Chcieliśmy mieć łuk. To mamy łuk. Nawet go założymy. A co mi tam? A co mi tam? Zobaczymy, jak się strzela z łuku. Może to nie będzie jakiś szczyt DPS-ów, ale... Ale sobie wytestujemy. Kurde, świetnie. Miałem go robić, a już teraz nie muszę. Zarąbiście. No jejku, no bez jaj, to się nie da uciec. Nie wiem jak. No oczywiście. To jest ulepszone na maksa, żeby nie było. Oj, to będzie ciężkie. To będzie ciężkie. Dobra, to czytaliśmy. Co mi DPS-y zawaliło, przepraszam bardzo. Dobra. Mam mi łupy jakieś sensowne. Proszę. Jakieś sensowne łupy, proszę. O, tego jeszcze nie mieliśmy. Co to było? Druty do spawania. Się nazywa elektrody. Chociaż nie, druty do spawania. No to druty do spawania. Nieważne. Chciałem być mądry, nie wyszło. Elektrody to elektrody. Dobra, kolejne przedmiotki. Idziemy dalej. Ale to jest wredne. Ale to jest wredne. Jak nie było drutów do spawania, tak nie było. Teraz się non-stop respią. Da się tu przejść? Nie. O, tu jest kolejny ten kurwa ślepy zaułek. Dobra, ale nieważne. Nieważne, uciekamy stąd. Uciekamy. Zdobyliśmy trochę rzeczy. Zobaczmy, czy możemy ulepszyć jeszcze ten łuk. Ewentualnie, który to jest poziom łuku. Który to jest poziom łuku? Halo. Dobra. Łuk. I to jest ten łuk, który bym chciał nawet. Tak? Łuk łowcy. Żołnierski łuk. To jest przedostatni łuk. To jest świetne. Kurde. I możemy nawet go ulepszyć. Tylko 512 tysięcy potrzeba. Ej. To nie głupie. To nie jest głupie. I w sumie, powiem wam szczerze, że chyba z łukiem akurat ten dungeon byłby lepszy. Takie mam wrażenie. I na pewno sobie zainwestujemy w ten łuk, to jest pewne. Ale moi drodzy, to by było na tyle. Pamiętajcie o subskrypcjach, komentarzach i ocenie filmu. Grał dla was Shiro. A my widzimy się oczywiście w następnym odcinku z Moonlightera i nieudanego DLC, moim zdaniem prywatnym. No ale niestety, 3740, jeszcze sobie to szybko ogarnę. 3740, ja już dzisiaj kończę maraton całkowicie. Już nie mam siły na tą grę. Już na nią wkurzam, a mało brakuje, żebym przestał nią grać, a to jest niepotrzebne moim zdaniem. Dobra, ale to było na tyle. Trzymajcie się jeszcze raz. Hej, hej!